Cześć! Cześć! W nowym roku! Witajcie w nowym roku! Dzisiaj wybieramy się na wycieczkę po miejscu, które jest bardzo rzadko uczęszczane. A na pewno jest godne polecenia. A jest to? Wąwóz Lipa. Tak jest. Wąwóz Kaczawski. Szlak, z którego zaczynamy, mieści się w Nowej Wsi Wielkiej. A po drugiej stronie wąwozu, w tym kierunku, w którym idziemy, właśnie mieści się miejscowość Lipa, do której kiedyś też was zabierzemy. I to jest jeden z wąwozów, o których wam mówiłem, spacerując po wąwozie myśliborskim. I co jest fajnego w tym wąwozie, to to, że można tu spotkać sporą populację salamandry. Jakiej salamandry? Szymon. Płaza. Płaza, salamandry plamistej. Jesteśmy tu już drugi raz. Pierwszy raz, jeszcze jak nie nagrywaliśmy, byliśmy. I spotkaliśmy wtedy od groma salamandr. A dzisiaj, no wątpię, żebyśmy spotkali salamandry, bo mamy zimę, mamy styczeń, drugi dokładnie stycznia, niedzielę. No i jadąc tutaj, widzieliśmy, że bardzo dużo osób poszło na Górę Bazaltową, na wąwóz Siedemicki. No a tutaj nikogo nie ma. Nie ma, bo jest mało uczęszczanym. Tak, jest, można powiedzieć, że to jest taki zapomniany wąwóz. Ale cóż, my lubimy takie miejsca. My kierujemy się tam do lasu, później będziemy schodzić, obchodzić wąwóz i gdzieś którędyś tam będziemy wychodzić. Około godzinki drogi przed nami. Możliwe, że zaraz gdzieś tutaj odpalimy drona, bo później już wątpię, żebyśmy mieli gdzie. I polatamy sobie. Tak? Tak. Dobra, tak więc rozkładamy drona, przygotujemy się do lotu. Spełnimy wszystkie formalności związane z tym i lecimy zobaczyć, jak to wygląda z góry. Później opowiem wam jeszcze parę informacji dotyczących właśnie tego wąwozu. A teraz ja się szykuję, więc widzimy się już, jak dron będzie startował. Do zobaczenia! Do zobaczenia! Thank you.
Zadowolona z wycieczki, co? Tak! Dzisiaj taka ładna pogoda, trzeba się przejść. Hello. Szkoda siedzieć w domu. Taki ostatni może nie, ale zaraz mają przyjść deszcze od jutra, to trzeba korzystać dzisiaj. Niestety, jak widzicie, droga tędy, to krótko mówiąc, trzeba się trochę przedzierać. Będziemy musieli przeskoczyć tutaj. No, musimy przejść naokoło. Zobaczymy, jak będzie dalej, bo dalej nie zapowiada się też zbyt różowo. Ale przynajmniej teraz po takim wyższym terenie idziemy. Jakby był śnieg i mróz, to łatwiej byłoby tutaj podróżować nam. Natomiast jesienią albo zimą, jak jest taka chlapa. No dzisiaj akurat mamy aż 10 stopni na plusie. Więc to już coś mówi o tej zimie. Ogólnie jest tu ścieżka, która jest tak oznaczona i ona prowadzi właśnie po całym tym wąwozie. Najpierw pójdziemy górą wąwozu, później zejdziemy i będziemy szli wzdłuż strumyka, który po części wyrzeźbił ten wąwóz. A tak naprawdę to nie jest wąwóz, tylko to jest Dolina Wciosowa. No i jesteśmy, co zapomniałem wam powiedzieć, w granicach Parku Krajobrazowego Chełmy. Ale fajnie przyjść się takim lasem, typowo jesiennym, już bez liści. I są to las dębowy, tak? Dębowy. Bukowy? Bukowina to jest? Bukowy. Buk i dąb przeważa akurat na tym terenie. Niewiele jest tu drzew iglastych. I po prostu fajnie to wszystko wygląda. Naprawdę, wiele razy. W obszarze rezerwatu wąwóz Lipa możemy znaleźć 22 gatunki objęte ochroną. A mamy do was pytanie. Jak tam wasze postanowienia noworoczne? Bo żona jest ciekawa. No już mamy spisane, już ciekawi, znaczy nie powiemy co, jakie mamy postanowienia, ale zdradzimy wam pod koniec tego roku, czy się, jakie się spełniły, znaczy jakie zrealizowaliśmy, może tak. Jakie zrealizowaliśmy. Tak, jest możliwość, że mój imidż troszeczkę się zmieni. Stwierdzicie, czy na plus. A teraz przepiękny widok na Pogórze Kaczawskie. Tak, ślisko jest, bo pełno liści, więc trzeba ostrożnie stawiać kroki. Tak? No przecież będziemy musieli wrócić.
do miejscowości Nowa Wieś Wielka. Tak, ale będziemy wracać już wąwozem. I warto zaznaczyć to, że wąwóz Lipa jest rezerwatem przyrody. A pierwszy raz został ustanowiony w 1996 roku. A później w 2002, to jak moja żona mówi, został powiększony do ilu? Do 101 hektarów w tej chwili. O, widzicie, z 5 przynek jakichś tam, dziesiątych? 54 do 101 hektarów, czyli bardzo został powiększony. Podoba ci się Milenka? Tak. Lubisz takie wycieczki? Tak. Super, cieszę się. I tu też, przy mocniejszych opadach czy topnieniach, woda wymywa ścieżki, kładąc takie stare drzewa. Tak więc ciekawie ta ścieżka wygląda w tej chwili. Tak więc doszliśmy już do zakrętu. A teraz wchodzimy na znajomy szlak. Na szlak niebieski, który będzie nas prowadził tą samą drogą, co szlak wąwóz Lipa. A jest to szlak Wojcieszów-Leszczyna skansen górniczy. Tak więc wracamy na szlak, którym już nie raz wędrowaliśmy. Już dochodzimy do wąwozu Lipa, do pseudo wąwozu, do Doliny Wciosowej. Salamandry pewnie gdzieś hibernują tutaj w szczelinach, w dziurach, w dziuplach. Ale jesienią, wczesną jesienią, naprawdę można znaleźć tutaj olbrzymie ilości salamandr. I mamy pierwsze skały, które będziemy spotykać na naszej drodze. No i w obszarze wąwozu będziemy właśnie mieć takie skałki, skały, które dochodzić będą nawet do 15 metrów wysokości. No i wchodząc już do wąwozu, może czas zacząć opowiadać wam, jak to z tym naszym wąwozem było. A znajdujemy się teraz w szczelinie tektonicznej. Która to szczelina podczas pięczenia gór właśnie zaczęła nam tworzyć już wąwóz. Około 71 milionów lat temu. Natomiast późniejsze zlodowacenia i cofający się lądolód, topniejące wody z lądolodu, zaczęły wypukiwać nam luźniejszy materiał, tworząc właśnie taki wąwóz wciosowy. I co jest istotne, ta rzeczka, która tutaj płynie, ona również płynie tutaj okresowo. W okresie susz on potrafi wyschnąć całkowicie. Natomiast my musimy teraz przekroczyć ten niewielki strumyk, więc znajdziemy sobie dogodny do tego brud i przeskoczymy na drugą stronę. Przejdziecie? To idę za wami. No, jest okej. A teraz tak, tutaj, między tymi kamieniami. Widzisz? Musimy ustawowo, tutaj. Tu uważajcie, bo jest błoto. Nie, nie sam. Tu. Tu, tu stań, tu masz to, tu. No i Szymon z błoto. Dobra, przeszliśmy. I widzicie te skały, które wam mówiłem, 15 metrów wysokości. I tutaj ten wąwóz robi naprawdę wrażenie. Nie jest to długi wąwóz. Dłużej się do niego idzie, niż sam on przybiega. Ale na pewno warto odwiedzić go.
To będzie ślisko, uważaj się musi. To jest dla mnie, ja na pestkę. Pestka dla ciebie? Nie, bo nie. Ostrożnie się musi. Pestka dla ciebie to jest. Takie strumizny dla ciebie to pestka. Na kamyki stałe. Doskonale. No dawaj, dawaj. Udało się. Teraz na mamę czekamy. Mama pokonuje. Jak sarenka. Cyk, cyk. Żeby się nie wyłożyła w tej wodzie. Mamy aparat. O, patrz tutaj. A to mama spryciara, patrz. Ona łatwiejszą drogę niż my wybrała. Ej ty, mama, mama, ty. Tak, idź tamtędy, nie wspinaj się. Tam spokojnie przejdziesz. To tamtędy ma iść. No on tędy przejdzie sobie. Ty idź górą, ja też muszę iść górą. A on się schyli i przejdzie nawet. Nie wiem, czy bez schylania się tam zmieści. Widzisz, Szymon? No. Jak widzicie, nie jest to taki łatwy szlak, jakby się mogło wydawać. Bo leżą na ścieżce powalone drzewa. I trzeba czasem kombinować, jak tu przejść, tak jak tutaj. Właśnie w okresie zimowym, późnej jesieni, wczesnej wiosny, warto tutaj przyjechać, gdy jeszcze nie jest zielono i liście nie utrudniają nam widoków, bo wtedy to naprawdę daje niesamowity efekt. A skoro mowa o niesamowitych efektach, miejscach, to jak wy spędziliście Sylwestra, bo my spędziliśmy w sposób szalony, można tak to ująć, bo wyjechaliśmy z domu i pojechaliśmy w Góry Kaczawskie. Na Szybowcową Górę. Tak. I na Szybowcowej Górze przywitaliśmy nowy rok. W deszczu? Znaczy nie deszczu, bardziej się piło i wiało. I towarzyszyła nam olbrzymia ilość osób, naprawdę. No i fajerwerki. Tak, i przepiękne fajerwerki. I widok na całą Kotlinę Jeleniogórską robił niesamowite wrażenie. No i nad miastem było dużo fajerwerek. Tak, to jest niesamowita frajda dla dzieci. Tak, to. Tak? Tak. Tak, niesamowicie było. A my coraz wyżej wchodzimy. Tak, maluszku, tak? Tak. Podoba ci się tu? Tak. Tobie też, Szymuś? Tak. A co ci się podoba tu? Podoba mi się te widoki i ta rzeczka. O, no to już coś. No rzeczywiście, jest na czym oko zawieść w tym lesie, w tym wąwozie. Już dochodzimy do polany, z której również można rozpocząć swoją wędrówkę. Ale... Czyli do jakiej polanki? Jest tu polanka, z której można rozpocząć, po prostu z innej strony wejść do wąwozu. No my przeszliśmy całą, prawie ścieżkę już. Bo ogólnie ścieżka prowadzi do samej Nowej Wsi Wielkiej. Mamy się może to... Ale jest! Uch! Widzicie, co się dzieje? Jest styczeń, zima, a nam jest tak gorąco, jesienna, że ze mnie się leje. Jesienna pogoda. No jesienna i to taka wczesno jesienna, jest 10 stopni co najmniej, jak nie lepiej. W końcu udało nam się nagrać jakieś zwierzęta dronem, co zobaczyliście na filmie. Jest strasznie ciepło, ale ja się ubrałem. Nie ukrywam, na zimową pogodę, zresztą niemal jak my wszyscy. Jak widzicie, moja żona nawet ma zimową czapunię, którą zrobiła sobie na drutach. A, no przepraszam, na szydełku, nie na drucie. Tak, żona na szydełku. Szydełkuje bardzo ładne rzeczy. I możecie zajrzeć na jej Instagrama. Szydełkowy look.
Tam zobaczycie, jakie rzeczy moja żona wyczarowuje z wełny, z włóczki. Z wełny, z włóczki. I szydełka. Ostatnie spojrzenie na wąwóz i na wspinaczkę mojej małżonki z synem. My jesteśmy tutaj i będziemy tutaj już kończyć naszą wycieczkę po wąwozie Lipa. Zmęczyliśmy się. Pozytywnie się zmęczyliśmy. Jest to pierwsza dłuższa wycieczka w tym roku. Myślę, że pozytywnie, bo jest to naprawdę przecudnie. Jeżeli chodzi o trudność szlaku, no to jest tak średnio trudny, fragmentami trudny. Zwłaszcza w samym wąwozie. Zaczyna nam coś kropić, więc się będziemy musieli streszczać. Tak, coś mi kapnęło na głowę. Chodź, Szymuś. Zapraszamy Was więc do subskrypcji naszego kanału. Chodźcie na nasze portale społecznościowe, Instagram i Facebook. I zostawcie łapki w górę pod naszymi filmami i posłuchajcie mojej rady. Tak więc posłuchajcie rady naszego syna po raz kolejny. Zostawcie te łapki, bo to wpływa na nasze zasięgi. Więcej osób nas odkrywa i tak bardzo Wam dziękujemy, że coraz więcej Was jest. Właśnie, że jest Was tak. Coraz więcej z nami. Jest to dla nas bardzo pozytywny impuls. Chce nam się robić dla Was jak najlepsze filmy. Merytorycznie i oczywiście filmowo. W tej chwili już mówimy Wam pa, pa! Do zobaczenia na szlaku w tym nowym 2022 roku. Pa, pa! Tu Milenka. Gdzie jesteś? Tu? Papa! Papa!